No i dobra. Szanowni Państwo, rzekniemy sobie słów kilka na temat tego, co nam Wargaming zapowiada. Otóż nowa gałąź pancerników brytyjskich. Zaczniemy sobie od czwórki. Mamy tak, Queen Mary na czwórce, Tigera na piątce, Rookie na siódemce, co jest szóstką. I mamy Battleship Duncan Tier 9. Trochę podobne do Sinopa. Obejrzymy zaraz parametry. St. Vincent Tier 10. Ciekawostka. Wygląda obrzydliwie, powiem szczerze. Chyba tylko Kearsarge jest brzydszy od tego. Dobra. Na ten moment mamy dwie możliwości rozwoju gameplayu brytyjskich krążowników liniowych, bo to będą krążowniki liniowe, czyli coś a la to, co mamy w drzewku niemieckim w linii do Schlieffena. Albo medium close range, brawlery, krótki zasięg, torpedy z dużym damage'em, ale z małymi sektorami zrzutu, sekundarka o wysokiej szansie na pożar, szybkie przyspieszenie oraz zwrotność. Średnie wartości penetracji pociskami onaukowo burzącymi. Pancerz, tak jak na brytyjskich ciężkich krążownikach, wyposażone będą w doładowanie silnika, defensywny ogień przeciwlotniczy oraz napraweczkę. I to jest jedna z wersji, jakie WG nam proponuje na ten moment. Druga wersja to jest okręty długodystansowe z potężnymi pociskami onaukowo burzącymi i przeciwpancernymi, czyli tutaj akurat nic się nie zmienia. Jeżeli chodzi o typ uzbrojenia, pewnie chodzi o różnicę w parametrach tych okrętów, przepraszam, tych pocisków, z wyposażenia. Doładowanie silnika, defensywny ogień i grupa naprawcza, także nic więcej, co byśmy nie mieli tutaj. I tak, chcemy sprawdzić oba te koncepty. Aha, czyli mamy klony. Mamy Święty Vincent i Święty Lawrence, czyli będzie jedna na chwilę obecną, jedna linia będzie miała dwa zakończenia. Ale to jest tylko na potrzeby testów, także uprzedzając miliony pytań, co to jest ten, a co to jest po prostu jeden zrobiony na średni dystans, drugi zrobiony pod gameplay dalekozasięgowy i różniące się będą parametrami pewnie i celności, i szansy na pożar, i penetracji, i takich innych pierdołów. Mamy, szanowni Państwo, obecnie w zbrojowni możliwość kupienia okrętu, który był praktycznie za pół darmo, bo był za 375 tysięcy wolnego Expa Nelson. Teraz proponują nam cenę 10 tysięcy dublonów. To jest zdzierstwo, nie kupujcie tego absolutnie. I mamy już propozycję okrętu o niezwykle zbliżonej charakterystyce, z tym, że mamy tutaj inny układ artylerii. Jeżeli chodzi oczywiście o rury, bo tutaj mamy dwie rury na wieże, taki sam układ jeżeli chodzi o same wieże, pewnie większy kaliber, tak, 419 mm, nie pamiętam ile posiada Nelson kalibru, ale to już mniejsza o to, nie będziemy się tu zagłębiać za bardzo w historię tego okrętu. Mamy natomiast informację, że do drzewka krążowników niemieckich trafi super krążownik, nazwy nie wypowiem, nie przeczytam, bo nie chcę skrzywdzić. Okręt będzie wyposażony w 12 dział 210 mm, to zajebiście. Potężna pelotka i torpedy na długi dystans, to jest plus. Gameplay to ewolucja gameplayu Hindenburga, wyższa pula HP, lepszy pancerz, lepsza siła ognia, no to w zasadzie i więcej torped, no to zajebiście. Charakterystyka, powiem wam, wygląda niesamowicie. Tutaj mamy jeszcze historię nazwy i jakieś tam inne rzeczy, ale to już sobie zostawimy, nas interesują parametry. Co dalej? Może dziesiątkami się zajmijmy. Porównamy sobie, czy mamy tutaj Vincenta, a nie mamy tutaj tego drugiego dziesiątkowego okrętu. No, to się nie zajmiemy dziesiątkami. Możemy się zająć tym nowym brytyjskim pancernikiem na tierze 7. Otóż 3x2, 419 mm, zasięg ognia 19,1, 6000 z burzaka, penetracja 70 mm, czyli zajebiste i wysoka szansa na pożar 47%. Bardzo ładnie. Szansa na... przepraszam, pociski onaukowo burzące 13 tysięcy. Wygląda to przyzwoicie. Sigma 2.0 to jest dobrze, ale to jest nadal 6 dział, czyli ten sam schemat, który mamy Yamato Shikishima czy Thunderer Incomparable. Także ja bym tego okrętu raczej się trzymał z daleka, bo to będzie niecelne. Co więcej, maksymalna prędkość 25 węzłów, także tak samo wolny jak Nelson.
przestawienie steru 800, przepraszam, promień skrętu 800 metrów, przestawienie steru 14,8, wykrywalność bazowa z powierzchni 14,6 km, to dosyć sporo. I co z materiałów eksploatacyjnych? Praktycznie nic, naprawka i grupa naprawcza, koniec. Także no, Nelson tyle, że z innym kalibrem i innymi pociskami w tych rurach. Super krążownik niemiecki, punkty wytrzymałości tyle samo co pancernik na tierze 7, także spoko. 4x3 210 mm, przeładowanie, a jeszcze zobaczymy przeładowanie na tym pancerniku. 25 sekund, to chociaż taki plus przy małej ilości rurek. Tutaj mamy przeładowanie 9-sekundowe, także to jest do zaakceptowania. Szansa na pożar 14%, bardzo szybkie pociski, także będzie dosyć łatwo tym trafiać. Wyrzutnie torpedowe, zobaczcie, 4 pięciorurowe wyrzutnie, także po dwie wyrzutnie na stronę, zasięg tych torped 6 km. A co to tam było napisane? No pewnie źle przetłumaczyłem. Aha, wyrzutnie torpedowe ogólnie. Jako na okręcie do walki na długi dystans raczej chodziło o to, a nie o długi dystans zasięgu torped. Co dalej? Sekundarka jakaś tam jest 8,3 km, to jest raczej kosmetyka. Te torpedy jeszcze 13700 damage'u, prędkość 64 węzły, no ale jednak 6-kilometrowe, także to samo praktycznie co na Hindenburg, jeżeli chodzi o styl ich wykorzystania. Prędkość maksymalna 32,5 węzła, promień skrętu 820. Wykrywalność duża, 16,3 km, z powietrza prawie dycha. I mamy tak, grupę naprawcza, hydro lub rozbicie, fighter lub spotter i naprawka. To są oczywiście wszystko jeszcze testowe informacje, także ja sobie ten fragment materiału ze streama wytnę i wrzucę to jako oddzielny fragment. Oczywiście cały stream również będziecie mogli obejrzeć sobie na YouTubie. Także z mojej strony na dziś to będzie chyba wszystko. Ja Was będę powolutku żegnał i zapraszam Was na kolejne streamy